Z nami Fiodor Czerkaszyn. Szósty tydzień ciężkiego obozu? No powiem szczerze, ciężkiego i przyjemnego też, tak, duże doświadczenie dla mnie. A naprawdę się cieszę, że trafiłem do tego teamu. Potrenować z mistrzem świata, no to jest mega okazja. Widzimy, że jest na przykład plan treningowy, wszystko jest ustalone. Wiadomo, czasami jest ciężko, ale chyba w przygotowaniu tak musi być. Tego się spodziewałeś jadąc tutaj, czy coś Cię zaskoczyło podczas tych przygotowań, bo trenowałeś u Fiodora Łapina, bardzo dobrego trenera w Polsce, troszkę u Fiodora, u Andrzeja Liczika, w Stanach dużo byłeś, coś się tutaj zaskoczyło, czy już widziałeś wszystko? Nie widziałem, nie, akurat tutaj zaskoczyło to, że są te treningi urozmaicone bardzo, tak, na koordynację bardzo dużo, na przemieszczanie się, na takie jak zadawanie ciosów, więc zaskoczyło w ogóle, że taki jest team zgrany, tak, że to naprawdę dobrani ludzie, odpowiedni ludzie w teamie, gdzie dbają o Aleksandrze, tak, a tutaj udało się po prostu wejść w ten team, spróbować potrenować razem, no to rzeczywiście mega okazja, tak. No widać było tą chemię dzisiaj, co prawda trening medialny, w teorii można trochę się pobawić, trochę poudawać, ale jak nie ma chemii, to nawet udawanie źle idzie, więc... To prawda, absolutnie się zgadzam, bardzo dobry kontakt, dobra atmosfera, dużo też z Aleksandrem tak prywatnie rozmawiamy, no mi on imponuje pod różnymi względami. Powtarzam, że nie tylko tak w sporcie, ale jako osoba on jest rzeczywiście na swoim miejscu. To, że my widzimy, że przyciąga tyle ludzi, dzisiaj jest zwykły taki medialny trening jakby, ale naprawdę przyszło dużo ludzi i jakoś charyzmy w sobie ma, także naprawdę jest ciekawie. Słowo klucz, charyzma, do którego uprzedziłeś mnie trochę, bo takie czasy przyszły, że niektórzy bardzo dużo krzyczą i słyszę, że oni mają tą charyzmę. Ja tej charyzmy w ogóle nie widzę. Ja natomiast widzę charyzmę u gościa, który nic nie powie, na ciebie spojrzy i ty masz szacunek do niego. Ja widzę charyzmę u takich ludzi, którzy mało mówią, ale mają to coś. No to prawda. Akurat tutaj Aleksander dużo robi, nie? Przyznam szczerze, i rozmawiając z nim, tak jak oni trenowali jeszcze przed igrzyskami olimpijskimi, też opowiadał o tych treningach. Ja po prostu jako sportowiec zdaję sobie sprawę, jakie to jest obciążenie, co on przeszedł i jaka droga życiowa, jaką drogę życiową on miał, więc naprawdę taki jest przykład. Powtarzam, nie tylko dla pięściarzy, ale dla zwykłych ludzi. Ja myślę, że on po karierze naprawdę może i motywować takich ludzi, młodzież, nie tylko, żeby tam na drogę sportową szli, ale w ogóle w życiu nastawienie jakieś, bo coś naprawdę w sobie takiego ma. I ma też taką chłodną głowę, która sprawi, że są wielcy mistrzowie obwieszeni złotem, którzy kończą karierę i potem coś się z nimi dzieje niedobrego, a mam wrażenie, że ten koleś nie odpłynie raczej, prawda? No, mam nadzieję, że tak, bo naprawdę tutaj obserwujemy, widzimy, że pod każdym względem jest ciekawa osoba, natomiast każdy jest inny, tak? Tutaj można rozmawiać, że widzimy tak czy tak, te treningi na przykład, jak my rozmawiamy, ciężkie treningi, lekkie treningi, nie każdemu to może odpowiadać też, tak? Takie podejście w ogóle, czy taka mentalność człowieka, na przykład taka mentalność Aleksandra dla jakiegoś Amerykanina z Brooklynu na przykład, no jakie to w ogóle podejście, on w ogóle z tego nie zrozumie, tak? Dlatego tutaj trzeba szukać swojego przykładu, co twojemu sercu bardziej odpowiada, tak? Twoja mentalność, bliżej do ciebie, tak? Co ciebie motywuje, do czego ty dążysz i tak dalej. Nie można tak po prostu jak małpa powtarzać jakieś rzeczy, bo dla mnie na przykład tutaj wziąłem coś z tego, tak? Byłem rok w Stanach, spędziłem, wziąłem tam coś, tak? Dla siebie, dla swojego boksu, dla swojego życia, bo tak naprawdę życie nie składa się tylko z boksu tutaj, tak? I trzeba jakoś odnajdywać się w tym świecie. Dlatego ja traktuję to jako doświadczenie też i akurat to jest, ja liczę, że to jest mega doświadczenie, które przyda się mi nie tylko w boksie, ale i w życiu. A propos tego, co powiedziałeś, to oprócz boksu też bardzo lubię koszykówkę, szczególnie w tym wydaniu NBA. Nie wiem, czy się interesujesz też koszykówką. I legenda europejskiej koszykówki Vlade Divac. I kurczę, już nie pamiętam, który to powiedział chłopak. Jakiś młody gwiazdor, jakaś wielka postać, tylko nie chcę wypalić, kto to był, bo nie chcę też zmyślać. I opowiadał, że jak przyjechał Vlade Divac do Lakersów,
to wszyscy patrzyli trochę na niego jak na kosmitę. On taki spokojny, cichy, jakieś tam swoje filozofie głosił w szatni, wszyscy patrzyli jak na kosmitę, a mówi z kolei, że po 3-4 latach zaczęli go strasznie doceniać i on był takim prawdziwym kapitanem w szatni, bo się okazało, że ten dziwak po prostu jest trochę inny, ale mówi mądre rzeczy, nie? Tak, no i dlatego mówię, że dla każdego to trzeba jakoś tam znaleźć podejście. Tak jak tutaj pan mówi, że no z tym koszykarzem, no tak, nie, tutaj tak, motywuje, no oczywiście, bo my widzimy rezultat, tak, każdy z nas, pięściarzy, dąży do tego wysokiego poziomu, tak, tam ktoś myśli, o, żeby tam zawalczyć o pas mistrza świata, później tam myśli, o, wygrać ten pas mistrza świata, tutaj gość, który wygrał tam wszystko, nie, i w amatorstwie i tak dalej, oczywiście dla siebie to jest przykład. Ktoś ze strony popatrzy, no może nie rozumie tego, ale oczywiście jak my o tym wiemy, my znamy, ile pracy w to jest włożone, ile naprawdę, nie po prostu też takiej głupiej pracy, bo ludzie myślą, no dobra, o, no to Aleksander trenuje 3 treningi tam dzień, czy jakieś robi rzeczy, to ja też tak będę robił. Ale to może ci nie odpowiadać w ogóle, tak? Po prostu jakby bez sensu to będzie robione. Więc tutaj pomimo tej pracy jest jeszcze, są odpowiedni ludzie, odpowiedni team, jakby wszystko wiedzą kiedy, dlaczego, po co, no jakby wszystko jest zgrane, nie? Także tutaj po prostu trzeba w życiu wybierać nie tylko taka głupia praca, a naprawdę, żeby to wszystko było mądrze poukładane, odpowiednie walki, żeby to wszystko się przekładać też w walki, tak? Te mocne treningi, więc naprawdę dużo, dużo, dużo ciekawego tutaj otwiera się. Ty masz swoją walkę, ale tak patrzysz na Daniela Dibua, wiadomo, tam będzie przewaga kilogramów, prawdopodobnie siły ciosu, bo no, parę osób już mówiło, że bije bardzo mocno, między innymi Mariusz Wach twierdzi, że bije mocniej niż Joshua na springach. Gdzie on będzie niebezpieczny? Bo to łatwo powiedzieć, że jak trafi, to może zakotować Aleksandra, ale gdzie tu on technicznie może zaskoczyć Aleksandra? Na samym początku jakimś szalonym atakiem, niekoniecznie boksem technicznym? No absolutnie tak się zgadzam, bo to jest super ciężka waga. Jedynie na co może liczyć Dibua, to naprawdę na taki mocny cios. Natomiast tak jak tutaj sam Aleksander mówi w tych wywiadach, że żeby trafić w cel, no to trzeba jeszcze trafić w tą cel, tak, więc myślę, że ciężko zaskoczyć tak, czymś tak jak Aleksandra, natomiast powtarzam, że jest super ciężka waga, mocny cios może zmienić w ogóle ten pojedynek, także jestem ciekaw po prostu, no bo dlatego lubimy tą super ciężką wagę, gdzie są mocne ciosy, ale tak jak pan mówi, że jakoś techniką czy tam tym to będzie ciężko zaskoczyć. Bardziej takimi szalonymi jakimiś tam atakami. Zbliżyłeś się do mistrza świata wagi ciężkiej i jak tak na niego patrzysz, to on analizuje takich ludzi jak Dibua, czy bardziej się koncentruje na sobie? Bo niektórzy strasznie analizują rywala, a niektórzy mówią, dobra, jak ja będę mocny, to nie obchodzi mnie, co rywal robi. Tak, jest skoncentrowany na sobie bardziej. W ogóle nie interesuje. Na przykład tutaj widzę też pytania zadają, a jak, co myślisz o tym, co jak on mówi? Myślę o sobie. I to nie jest gra, on taki jest po prostu, taki, tak? Taki jest i myślę, że ta pewność mu przyszła i też po dużych zwycięstwach, po takich właśnie treningach, więc naprawdę to jest po prostu taka pewność, która też do niektórych po prostu z wiekiem albo z jakimiś tam sukcesami, z osiągnięciami dochodzi. Mówiłeś o tej jego drodze, ja tak prywatnie i tej drogi go nie znam, prawdopodobnie do tego piłeś, ale on też sportową drogą miał niesamowitą, bo on jak chodzi o wadze średniej, to taki bokser był w Polsce, Łukasz Wawrzyczek, którego prawdopodobnie ty już nie kojarzysz, który z nim wygrał, prawda? A Łukasz Wawrzyczek potem na tej arenie krajowej nawet nie był w stanie z Grześkiem Proksą, powiedzmy, rywalizować, prawda? Był bardzo solidnym chłopakiem, no ale dzisiaj Łukaszu Wawrzyczku mało kto pamięta, a Usyk jest mistrzem świata absolutnym cruiser i ciężkiej, czyli on nie od razu był takim talentem chyba jak Łomaczenko, prawda? Bo mam wrażenie, że Łomaczenko to dziecko, złote dziecko, a Usyk to chyba jednak pracuś, trochę talentu na pewno, ale też pracuś, tak? Ale powiem nawet tak, że ja też tak kiedyś myślałem, że ktoś jest tam talentem, nie? Na przykład taki Łomaczenko, tak jak pan powiedział, że złote dziecko, albo tam Aleksander Usyk, jakieś umiejętności, ale teraz u mnie tego w ogóle już w głowie nie ma, ja tylko widzę rzeczywiście ciężka praca, ale powtarzam, że mądra taka praca, gdzie myślisz o tym, analizujesz to, co ty robisz, nie po prostu głupie jak małpa, tam przepracowujesz jakieś rzeczy, a masz odpowiedni team, ludzi, którzy ciebie korygują i rzeczywiście twój boks się rozwija. I tutaj absolutnie się nie zgadzam z tym, że ktoś tam talent czy jakieś umiejętności i
taki talent, to może umiejętności mogą wystarczyć na taki jeden pojedynek, jak, przepraszam, pan Wawrzyczek, czy on Wawrzyczek, który tam gdzieś wtedy dał równą walkę, albo wygrał prawie tam, czy wygrał, co, wygrał ten pojedynek. Natomiast Aleksander poszedł dalej, dzięki czemu? Nie swoim talentu, a ciężkiej pracy, którą ja obserwuję i prywatnie z nim rozmawiam. Ja po prostu zdaję sobie sprawę, jakie to jest obciążenie i tak naprawdę tylko właśnie ciężka i mądra praca i odpowiedni ludzie wokół.